Powiem ci, jak się stać bogatym. Zamknij drzwi. Bądź przerażony, gdy pozostali są chciwi. Bądź chciwy, gdy inni są przerażeni. Warren Buffett. Cybermafia. Kryptowaluty. Odcinek drugi. Pewnego dnia do naszej agencji zadzwoniła mocno zdenerwowana kobieta i powiedziała, że jej matka straciła znaczną sumę pieniędzy. Na początku nie byłem w stanie ustalić faktów związanych z kradzieżą. Dopiero po kilku minutach miałem już jasność, że mam do czynienia z kolejną ofiarą cyberprzestępców. Kryptowaluty to rodzaj cyfrowego pieniądza opartego na algorytmie, który zrewolucjonizował rynki finansowe na całym świecie. Nie posiada ona fizycznej formy i jest jedynie cyfrowym zapisem opartym na specjalnie opracowanym algorytmie. Wirtualna waluta przyjęła się jako środek płatniczy, którym można zapłacić za wszelkie towary i usługi w miejscach, w których taki środek płatności jest akceptowalny. Pierwszą walutą, która pojawiła się na rynku, był Bitcoin. Obecnie rynek kryptowalut jest niezwykle rozbudowany, a w obrocie znajduje się ponad 1000 wirtualnych walut. Kobieta zamierzała zainwestować pieniądze w kryptowaluty. W internecie odnalazła firmę, która zajmowała się tego typu inwestycjami. Wypełniła formularz kontaktowy, następnie doradca do spraw inwestycji skontaktował się z kobietą. Nic nie wzbudzało podejrzeń, zarówno reklama w internecie, jak też sama strona internetowa była w pełni profesjonalnie przygotowana. Konsultant posługiwał się specjalistycznym dla branży finansowej językiem, zachował się wysokim poziomem kultury, uśpiło to czujność naszej klientki. Następnie zaproponował zainstalowanie oprogramowania do zarządzania pulpitem. Oczywiście w rozmowie powiedział, że jest to oprogramowanie niezbędne do inwestycji. Taki skrót do platformy inwestycyjnej. I tutaj zaczęły się problemy. Kobieta zalogowała się na stronę banku i w tym czasie przestępcy samoczynnie przelali z jej konta pieniądze na wcześniej przygotowane przez siebie rachunki bankowe. Nie pomogły zabezpieczenia, jakie są standardowe w bankach. Czyli na przykład kod SMS. Kobieta w całym zamieszaniu i w ferworze, który celowo stworzyli przestępcy, podała im dobrowolnie kod bankowy. Szukamy pana Bogdana. Bogdana tutaj dawać ja. Ale Bogdan wyjechał do domu. Kurczę, takiego domu. Kiedy? Na Ukrainę. Kiedy? Na Ukrainę? No, on już gdzieś... Nakazem wejdzie na chwilę. Bo będzie dym taki, kurwa, że pół dzielnicy to usłyszę. Bartłomiej Domagała. Od 8 lat zawodowy detektyw. Wiceprezes zarządu w agencji detektywistycznej Honey Trapper. Prezes zarządu w agencji detektywistycznej i kancelarii wywiadu gospodarczego Kweres. Oraz prezes zarządu w biurze ochrony i agencji detektywistycznej BNP Protection Partners. Oszustwo na kryptowaluty. Moja mama z osobą, która interesuje się tematyką związaną z kryptowalutami, przez pewien czas, kiedy mieszkaliśmy w Brukseli ze znajomymi, inwestowała pieniądze w tego typu produkty.
Nie było z tym problemu, skorzystała z wiarygodnej platformy transakcyjnej, miała nawet swojego doradcę. Po powrocie do Polski zaangażowała się mocno w różnego rodzaju akcje społeczne i miała czas na inwestycje. A nic mi nie powiedziała, że znowu zaczęła inwestować w kryptowalutę. Tym razem postanowiła prowadzić transakcje za pośrednictwem innego portalu. I tym razem trafiła na oszustów, którzy ukradli wszystkie pieniądze, jakie miała w jednym z banków. Fałszywi doradcy nakłaniają potencjalnych pokrzywdzonych do zainwestowania pieniędzy. Osoby skuszone możliwością szybkiego zarobku są przekonane, że rozmawiają z prawdziwym doradcą finansowym. Nie starają się nawet zweryfikować swojego rozmówcy. Drugi błąd, jaki popełniają, to podawanie danych do konta lub też umożliwianie do niego dostępu poprzez instalację aplikacji typu AnyDisk. Sprawcy za ich pomocą przejmują kontrolę nad komputerem. W trakcie działań operacyjnych wytypowano nieruchomość na warszawskim Ursynowie, która stanowiła centrum działań cyberprzestępców. No, w tym miejscu przeprowadziliśmy interwencję, w wyniku której pozyskaliśmy cennych informatorów do sprawy. Dom z pozoru wyglądający, zupełnie nie wyróżniający się wśród domów, które są w okolicy. Natomiast w piwnicach wiele pomieszczeń, w pomieszczeniach wiele komputerów, aktywnych komputerów pochodzących pewnie z innych przestępstw. Na parterze, jak i na pierwszym piętrze wiele pomieszczeń. Łącznie w tym budynku mieszkało około 15 osób. No i tutaj też pozyskany został cenny informator Bogdan, który ujawnił nam adres, na którym przebywają właściwi przestępcy, którzy przeprowadzili kradzież znacznej sumy pieniędzy naszej klientki. Propozycja współpracy w zamian za korzyści finansowe to standard naszej pracy. Przestępcy w dzisiejszych czasach sprzedają się lepiej niż kurczaki z KFC. Z naszej strony jest pełna lojalność. Jeżeli obiecujemy gratyfikację finansową na początku współpracy, to słowa dotrzymujemy. W przeciwnym wypadku stracilibyśmy na wiarygodności. Miasto nie chciałoby z nami współpracować, co odbiłoby się na jakości i wynikach naszej pracy. Jest jeszcze druga opcja. $10,000. Przemyśl to. Nie musisz mi dzisiaj mówić odpowiedzi. $10,000 dostaniesz od nas. O Polsce. To była pomoc, tak? Ale ja nie mam... Ale spokojnie, dzisiaj nie musisz. Ja składam propozycję. Popytaj może. $10,000 dla ciebie. Anonimowo, ciebie nie ma w sprawie. Chyba numeru nie trafi się też. Nie, numer mój? No, jesteśmy już teraz kolegami. Ty masz do mnie numer, ja mam do ciebie. Że nie opowiadam za niego, że tam... Coś chcesz jeszcze podrzucić? Nie, po prostu. To idź na górę. Złego to nie wiem. Obym tu nie musiał wracać, żeby nie wyszło, no, że chuja mi się zrobiłeś. Nie, chłopakiem. Ja bez afery zrobisz to, nie będziesz miał lekko, kurwa, na mieście. Ale ogólnie jest. Dobrze. O, się dopiero zaczyna. To dopiero będzie tornado. No, to... Jak wyglądał sam schemat jego działania? Schemat był bardzo prosty. Mama pełniła formularz kontaktowy na jednej ze stron profesjonalnie wyglądającego serwisu transakcyjnego. Następnie zadzwonił konsultant, zaczął czarować i oczarował moją matkę. Muszę przyznać, że poziom umiejętności interpersonalnych wybierania wpływu rozmówcy musiał być bardzo wysoki. Mama z natury ze sobą nieufna, zrezygnowanego zawodu, nie nawiązuje przypadkowych relacji z ludźmi, a w tym przypadku, jak przyznaję sama, była z przestępcą tego samego dnia, jak na ty. Wszystko wyglądało bardzo profesjonalnie, nie budziło żadnych podejrzeń. Poprosili wtedy o zainstalowanie aplikacji AnyDesk. Tłumacząc, że jest to aplikacja do szyfrowania danych, gdzie w rzeczywistości to była aplikacja pomagająca przyjąć funkcję do szyfrowania do tego komputera. Mama zanotowała się w banku, w tym momencie straciła możliwość kontrolowania swojego komputera. Przestępcy wtedy samodzielnie przelali pieniądze na przygotowane wcześniej zagraniczne swoje konto bankowe.
Kryptowaluty napędziły rynek giełd tych walutowych. Kryptowaluty spowodowały, że jak każdy człowiek ma gdzieś tą żyłkę, nie tylko hazardzisty, ale każdy chce mieć jeszcze więcej. Dlatego jeżeli chcesz mieć jeszcze więcej, ci, którzy chcą mieć najwięcej, najczęściej nie patrzą na możliwości, na realia pozyskiwania tych kryptowalut. Tak naprawdę myślę, że co niektórzy nawet nie wiedzą, co to są kryptowaluty i na jakiej zasadzie pozyskują te kryptowaluty. Patrzą tylko na swoje wykresy, że wczoraj mieli 486 tysięcy, dzisiaj mają 790 tysięcy. I to jest tak naprawdę pożywka dla wszelkiego rodzaju oszustów. Ogromny wzrost ruchu i wolumenu w kanałach cyfrowych doprowadził do historycznego wzrostu liczby cyberoszustw, przy czym przestępcy często wykorzystują wolumen do ukrycia swoich działań. Tak naprawdę giełdę może założyć każdy, kto ma troszeczkę pojęcia o kryptografii, o serwerach, o informatyce, więc giełdę kryptowalut może otworzyć każdy i pozyskiwać przez sieci naganiaczy i inne osoby działające na zasadzie piramidy finansowej, tak poprzez tych naganiaczy, może robić to każdy. I każdy może, w pewnym momencie możesz zobaczyć, że giełda się zwinęła, bo najczęściej z tego, co pamiętam i z tego, co obserwowałem ostatnio, to ludzie tracili na tym, że dana giełda, która była, nagle przestała istnieć. Nie ma tej giełdy w sieci, nie ma tej giełdy realnie. Nikt nie zna osób, które brały w ogóle udział w tej giełdzie kryptowalutowej. Nikt nie zna twórcy tej giełdy, ani też całego tego systemu danych kryptowalut. I najczęściej ludzie tracili w ten sposób, że z dnia na dzień, kiedy już dochodzili do szczytu swoich możliwości, mając miliony na wirtualnym koncie, nagle ta giełda przestawała istnieć. Mama chciała zainwestować kwotę 50 tysięcy złotych, a zniknęło jej z konta wszystkie oszczędności. Dodatkowo zaciągnięte zostały kredyty na rachunkach na łączną kwotę 710 tysięcy złotych. Przestępcy tłumaczyli jej poszkodowanej, że fakt, że zniknęły jej z konta wszystkie oszczędności, to widocznie jest błąd systemu, a oni, że to błąd to naprawią. I dlatego otrzymała od nich jednorazową rekompensatę w wysokości 10 tysięcy złotych i faktycznie tak się stało. Podczas rozmowy telefonicznej na koncie mamy pojawiła się ta kwota 10 tysięcy złotych. I to ją wtedy uspokoiło, straciła czujność i wierzyła, że faktycznie to jest błąd systemu. W pełni profesjonalnie została nawet sporządzona reklamacja z zachowaniem standardów i procedur obowiązujących w bankowości. Następnie mama otrzymała oficjalną maila z przyjęciem reklamacji, zakaz na rozpatrzenie wynosił 7 dni i po 7 dniach otrzymała informację, że pieniądze zyskiem trafią do niej z powrotem na konto w ciągu kolejnych 30 dni. Tylko, że musi chwilę zaczekać. Wyszczeni byli do tego stopnia, że napisali, że jeżeli ma ochotę na dalsze inwestycje, to proszę o wiadomość mailową i następnie specjalista do spraw inwestycji nawiąże z moją mamą kontakt. To będzie na to przestępstwo oszustwa. Czyli gatunkowo przestępstwo oszusta, tak samo jak przestępstwo przywłaszczenia, przestępstwo oszustwa, to nie jest, gatunkowość tego przestępstwa jest znikoma, a w dzisiejszych czasach statystyki, gdzie te statystyki są podzielone na takie czerwone słupki i słupki zielone, gdzie wykrywalność przestępstw tych czerwonych ma być jak najwyższa, a te zielone i te blade to tak, są takie drobne kradzieże, właśnie oszustwa, przywłaszczenia, to nie ma takiego znaczenia, bo to nie ma przełożenia. Mama nie przyznała się sama do problemów, z jakim się borykała. Zdradziła jedynie nerwowe, nienaturalne zachowania i zbyt częste logowanie na stronę banku. Wiele telefonów, jakie otrzymywała, nie odbierała przy nas. Wychodziła wtedy na ubocze i wtedy dopiero prowadziła rozmowę. Ja szybko się zorientowałam, że coś jest nie tak. Miałam wtedy pomysł, jak ustalić coś na rzeczą. Ci cyberprzestępcy, twórcy kryptowalut wiedzą też o jednym, o wstydzie ludzkim. Nikt tak naprawdę nie przyzna się do tego, że stracił milion kryptowalut, bo będzie mu wstyd przed znajomymi, że on, wielki inwestor, który inwestował do tej pory w różne nieruchomości, w akcje, inwestował w kamienie szlachetne, porwał się na giełdę kryptowalut i na tym stracił, bo on tego nie powie. Bo to istnieje ten czynnik wstydu ludzkiego jeszcze, więc ci ludzie też nie zgłaszają tych przestępstw do policji tak naprawdę. Przestępstwo oszustwa komputerowego zagrożone jest analogicznie do przestępstwa kradzieży, to jest karą pozbawienia wolności w wymiarze
od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli jednak wartość jednostek kryptowalut, które dokonano zamachu, przekracza kwotę 200 tysięcy złotych, to jest stanowi mienie znacznej wartości, możemy mówić o typie kwalifikowanym przestępstwa określonym w artykule 294 paragraf 1 Kodeksu Karnego, którego zagrożenie ustawowe karą pozbawienia wolności wynosi od roku do lat 10. Skontaktowałam się ze znajomym prokuratorem, przedstawiłam temat i on wtedy polecił detektywa Bartłomieja Domagała jako osoba, która ustali, co się faktycznie dzieje. Na spotkaniu z detektywem ustaliliśmy plan działania i w ciągu kolejnej doby ustalono, że moja matka została okradziona przez cyberprzestępców. Początkowo sprawę miałam naturalnie zgłosić na policję, ale moja matka była zdecydowanie temu przeciwna. Ona jest osobą publiczną i mogłoby ją narazić na niepotrzebną aferę i zbędne emocje. I po otrzymanych rekomendacjach postanowiliśmy zaangażować również agencję detektywa do prowadzenia dalszych czynności. To było jedyne słuszne, jak się okazuje, dzisiaj rozwiązania. Po przyjęciu zlecenia moja sprawa została prowadzona priorytetowo. Nie znam tak naprawdę szczegółów działań, jakie były wtedy prowadzone, ale wiem, że nie było w naszym domu nigdy tyle obcych ludzi, co podczas wtedy prowadzonej tej akcji. Ciągle ktoś przyjeżdżał, sprawdzał komputer, zadawali strasznie dużo pytań. W domu było słychać gwary jak w restauracji. Były dzwoniące telefony, momentami widoczne emocje podczas prowadzonych rozmów. Po dłuższej rozmowie i rachunku zysków i strat otwiera się przed nami wiele drzwi. Pokaż pokój nie mieszkając. Musimy pogadać. To fajnie. Podejrzani czasami bywają niecierpliwi. Maś to zapisz. No to wkurwią wszyscy nas poza myślą. Siedź sobie spokojnie. Spokojnie sobie siedź. Mówię do ciebie, usiądź sobie. Siadaj. Nie wiem, grałeś sobie Apache, czy co pan ten... To wiesz, kurwa, patrzył. Siadaj, powiedziałem. Siadaj spokojnie, nic się nie dzieje. Mam tu skaner, zaraz wyjdzie. Ale. Rozmowy, jakie prowadzimy, nie zawsze należą do przyjemnych. Nie byłeś w barze z nimi nigdy? Nie, no, no byli, wychodzili. Byli, wychodzili, kurwa, tak? No i o to chodzi. Ja wszystko mówię wam, prawda? No byli, wyszli raz, byli na weekend. Piątek było, czy kiedyś, tutaj w Stary Dym. Stary dym, no jest, siwy dym, stary dym, kurwa, no tak. I co? Wypili po piłku, ja poszedł do mieszkania, bo jutro na pracę miałem. I... Dnia następnego otrzymałem telefon od informatora, który przekazał mi miejsce, w którym przebywa Bogdan. Człowiek silnie związany z grupą przestępców, którzy okradli naszą klientkę. Dostarczył on danych o lokalizacji, w której aktywnie prowadzony jest proceder przestępczy. W tym momencie wykazać się musiał już nasz dział informatyków. Musieliśmy zweryfikować, czy posiadane przez nas informacje są prawdziwe, czy przypadkiem nie jest to fałszywa informacja, która celowo miałaby nas wprowadzić w błąd. Przestępcy, nawiązując kontakt telefoniczny, posługują się siecią internetową, nie siecią GSM. Z racji tego, że klientka poszkodowana miała możliwość dalszego inwestowania po uprzednim skontaktowaniu się z przestępcami, wykorzystaliśmy ten fakt. Poinformowała ona, że w jej imieniu będzie wypowiadał się syn, bo ona ma problemy zdrowotne. Przestępcy nie zwrócili na to uwagi i jakby zaakceptowali ten fakt. Skontaktowałem się w roli syna naszej klientki i przeprowadziłem rozmowę z przestępcami. Na samym początku zależało mi na tym, żeby ustalić, dlaczego moja matka ma puste konto bankowe. Rozumiem. I co dalej? Że oszustwo rynkowe. No i było tak, że mieliśmy wykupić bitcoina, że pani chce zniszczyć tego bitcoina inwestycję następną, tam gdzie pana inwestycje byli wszystkie. Liczyłem, że przestępcy skuszą się na bezpośrednie spotkanie, na którym będzie można im przekazać gotówkę. Dlatego też dążyłem w rozmowie
do spotkania w centrum Warszawy. No dobrze, a pan skąd dzwoni? Z Polski? Skąd pan dzwonił? Z Polski, z Warszawy. No to możemy się spotkać, z miłą chęcią wypiję z panem kawę i porozmawiamy o interesach. Ja teraz powiem troszeczkę inaczej, dobra, niech pan da mnie dokończyć, bo to naprawdę bardzo, bardzo poważna sprawa jest. Znaczy, pozwoli pan, że ja to ocenię, czy to jest poważne, czy nie. Pan jest w Warszawie, gdzie pan jest w Warszawie? Na Placu Europejskiej 1, ale wie pan nie jest moim klientem, że no, wstępu tak nie będzie. A co, pan nie spotyka się z ludźmi, którzy chcą zainwestować pieniądze? Zresztą, zresztą obracacie pieniędzmi mojej mamy, także co za problem? No wiem. Te środki nie są u nas, te środki wyprowadzimy. No ale ja chciałbym się z panem spotkać. Ja bym chciał się z panem spotkać. No ja, panie Arturze, ja pana rozumiem, no naprawdę no, nie ma takiej możliwości jak na razie. Widząc, że szanse spotkania spadają do zera, mając zabezpieczone miejsce, w którym oni aktualnie przebywali, postanowiłem bez ogródek ujawnić swoje prawdziwe zamiary, jakie mam wobec swojego rozmówcy. Jeśli pan się nie chce spotkać, to żadnych pieniędzy nie dostaniecie. Sprawa trafia na policję, no i angażuję w to prywatne biuro detektywistyczne. Tyle z mojej strony. To jest pana prawo, no tam... No oczywiście. ...600 000 złotych, które są zostało wyprowadzone i są poszły na Bitcoin. Pan się Damian nazywa. Panie Damianie, mnie stać na to, żeby dwa razy tyle jeszcze stracić, żeby pana złapać, tak? Więc spokojnie. Ja się nie martwię o te drobne pieniądze, bo to były oszczędności mojej mamy, ja mam tyle pieniędzy, że spokojnie. Poganiam trochę za panem i proszę mi wierzyć, że się niebawem spotkamy. Akurat nie trafił pan na człowieka, który potrafi wydać 2 miliony złotych tylko po to, żeby kogoś złapać i odpowiednio ukarać. Także niebawem się będziemy widzieć. No dokładnie. Bardzo możliwe. To jest pana prawo oczywiście. To jest życie, panie Damianie. Nic nie ginie. Proszę wierzyć. Sprawa nie została zgłoszona na policję, dlatego użyliśmy własnego zespołu realizacyjnego do zatrzymania sprawców. Nasz klient jest na wysokim priorytecie z uwagi na jego osobę. Sprawa jest ogólnie delikatna, nie została zgłoszona organom ścigania. Grupa wywiadowców, która będzie patrol miała w pobliskim terenie, jest wszystkim zapoznana. Natomiast musimy działać delikatnie, żeby nie przesolić. Plan jest następujący. Dzielimy się na 3 zespoły. Dowódca pierwszego zespołu to będzie Mirek, dowódca zespołu drugiego Tomek. My jesteśmy zespołem tutaj trzecim i ja im dowodzę. Akcję zaczynamy na ulicy Wiatracznej. Tam lokujemy się w 2 miejscach z samochodami. Ja wchodzę do wewnątrz budynku i ustalam, czy na adresie przebywa tylko jedna osoba. Mamy już tam ogarniętego ochroniarza, który od tygodnia dostarcza nam informacji. Jeżeli będzie informacja zwrotna, że jest jeden człowiek, wchodzimy i zamiatamy. Szczegóły panowie macie tutaj w teczkach działań operacyjnych. Zapoznajcie się z nimi w tym momencie. Będziecie mieli po naszym zebraniu na to jeszcze 15 minut. Jeżeli są pytania, to lepiej je od razu teraz zadać niż później. Widzę, że wyposażenie, uzbrojenie z magazynu zostało już pobrane. Samochody są dostępne w garażu na pozycji minutka i tam spotkamy się za jakąś godzinę i przystąpimy do realizacji. Jakieś pytania? Tak. Okej, no to do roboty. Grupa realizacyjna decyduje się na siłowe wejście do mieszkania w Warszawie przy ulicy Wiatracznej, w którym przebywa jeden z cyberprzestępców. Zatrzymanie jego jest kluczowe. Daje bowiem przewagę detektywowi w negocjacjach z szefem grupy przestępczej, który odpowiada za kradzież pieniędzy klientki. We'll be right back.
mamy już tutaj rybę. Jedynka i dwójka niech też wchodzą na adresy. Dobra, sam jesteś? Kurwa, teraz dowiesz o coś. O, to będzie ze 100 tysięcy. Dobra, bierzemy go na dół, zaraz jego szef przyjedzie i wyjaśnimy mu wszystko, co tutaj nastąpiło. W lokalu znaleziono gotówkę, dyski zewnętrzne, laptopy oraz telefony komórkowe z kartami SIM, zarejestrowanymi na fikcyjne osoby. Finał sprawy. Nie ukrywam, że w tej sprawie bez pomocy hakerów nie dalibyśmy sobie rady. Przestępcy skutecznie zasłaniali swoją tożsamość w sieci. Zapomnieli tylko o jednym. W internecie nikt nie jest anonimowy. Zawsze pozostawia ślady, bo korzysta z jednego komputera, bo działalność przestępczą wykonuje w jednym miejscu. Historia jak każda inna, no, zbieżność miejsc zainteresowań i osób pokierowała moim losem. Może też w dzieciństwie ja się za dużo filmów, wiesz, no, oglądałem amerykańskich, gdzie bohaterowie tam klawisze Mentor zbawiali świat. Inny powód jest oczywisty, no, chęć zarobienia oczywiście szybkiego i łatwego pitosu, no. No u mnie się zaczęło i tak od niewinnych rzeczy, no włamania tam na skrzynki mailowe, serwery urzędów. Dla mnie to był fan, to była zabawa, ja nie widziałem jakiegoś tam w tym przestępstwa, wręcz przeciwnie. Jak ja tak na to, wiesz, patrzę z perspektywy, to miałem dużo szczęścia, bo poznałem tylu właściwych ludzi i to w odpowiednim czasie, a dzięki nim wprowadzony zostałem do tak hermetycznego cyberświata, gdzie wszyscy popełniając przestępstwa mamy to takie swoiste poczucie bezkarności i bezpieczeństwa, że nam nikt nie podskoczy. Wiesz co, to czy to jest naiwne? No, nic nie rozumiesz. No, ja mówiłem, poza tym jeszcze w poprzednim odcinku, że ja mówię o pierwszej lidze hakerów. Ja nie mówię o podrzędnych informatykach, co znają jakieś kilka sztuczek, bzdin, a może inaczej. Jeśli popełnisz przestępstwo w realnym świecie, no to trafiasz do pierdla, odsiedzieć wyrok i zasadniczo dla systemu jesteś śmieciem, jesteś nieprzydatny, jesteś zamknięty. Analogicznie, jeśli to samo zajdzie w tej cyberprzestrzeni, jesteś z tej pierwszej ligi, tej pierwszej łapanki, czyli masz umiejętności i pracujesz dla bardzo wpływowych ludzi i nic ci nie grozi, bo masz taki parasol. Nie stanie mnie zatrzymać? Słuchaj, nie ma ludzi niezniszczalnych, ja też nie jestem niezniszczalny, ani moi kompanii nie są niezniszczalni. Jeśli ktoś ważny postanowi, że jesteśmy zbędni, to my sobie znikniemy bez śladu, ale póki na tym świecie rozwija się w tej cyberprzestrzeni, to jesteśmy niezbędni i tyle. To trochę jakbyś, wiesz, na pustyni chciał zatruć, wiesz, jedyne źródło wody, a dzięki nam to wszystko się w ogóle rozwija i co najważniejsze, przekłada się to na świat realny, co trendy, nastroje społeczne, decyzje zakupowe czy wyniki wyborów, to my tym sterujemy. Czy ja zacieram ślady? Słuchaj, jak powiedziałem, ja pracuję w takiej strukturze z najlepszymi i dla cholernie wpływowych ludzi. To, z kim pracuję, daje mi poczucie asekuracji, że nawet jak popełnię błąd, to go ktoś za mnie naprawi. To, dla kogo pracuję, daje mi poczucie bezpieczeństwa, to jest układ idealny. Przyjdzie taki moment, żeby powiedzieć stop? Nie, wiesz co, ja sobie zdaję sprawę, ja kupiłem bilety w jedną stronę. No poza tym ja nie mieszkam w Polsce, no pieniądze u mnie się zgadzają, więc wszyscy są ze mnie dumni, a tam gdzie mieszkam to dookoła wszyscy mają pitos, także nikt nikomu tam, wiesz, do kieszeni nie będzie zaglądał, bo mają swoje, tak? To nie ma ludzi aż tak chciwych, żeby patrzyli na moje przychody, rozchody i tak dalej. Były jakieś trudności w sprawie? Nie wiem, czy detektywi mieli jakieś trudności w naszej sprawie. W każdym razie nie udzielali mi żadnej informacji. Mogę ja powiedzieć jedynie, że sprawa zajęła mi 2 tygodnie, ale te 2 tygodnie były dla nas prawie 2 lata. Pewnego dnia usłyszałem, że wszystko będzie dobrze, że ich złapiemy.
No i faktycznie tak się stało. Detektywi dotarli do miejsca, w którym przebywali ci przestępcy. Nie wiem, czy w tym miejscu był jakiś sejf, gdzie przestępcy trzymali pieniądze. W każdym bądź razie detektyw całą sumę wraz z odsetkami przywiózł mojej matce w gotówce. My nawet nie mamy narzędzi do tego. My nie mamy nawet stworzonego kodeksu, który byłby odpowiedni do tego, żeby karać cyberprzestępców. Bo to zawsze jest podciągane pod inne przestępstwa, ale nie pod przestępstwo stricte dotyczące kryptowalut. Kwestia tylko odpowiednich ludzi, budżetu, determinacji i przede wszystkim czasu. Jak donosi Cybersecurity Ventures, wiodący wydawca zajmujący się globalną cybergospodarką, oczekuje się, że skutki finansowe cyberprzestępczości wyniosły 6 bilionów dolarów amerykańskich w 2021 roku i wzrosną do 10,5 biliona dolarów rocznie do 2025 roku. Dlatego tak ważna jest świadomość społeczna dotycząca zagrożeń wynikających z chęci inwestowania w kryptowaluty.